Umrze, kurwa, nie od tej broni. Typowy aktor. Powiesz mi, zaraz kolejna bomba wybucha, nie? Bo tu kolejne miny są. Tam są w ogóle jakieś miny, tak? Na styku. No to co, testujemy rewolwer? Testuj, panie. No, słyszałem. Słyszałem. Dobra, teraz się odsuniemy. A rewolwer używa jakiej amunicji? Takiej, czekaj, już ci mówię. 9 czy tej 7 czy 2? Nie, nie 7. 9. Moja propozycja nadal aktualna. Trzeci strzał. Bo zombiaki do mnie idą. Dostaniesz amciu za rewolwer. Stara baba z Radomia do mnie przyszła. O kurwa, i to jeszcze bardzo wściekła jest. Ale mi zajebała? Jezu, jakie to jest odporne gówno. Dobrze, ona nie biega. Gdzie tam kurwa z tym strzelaniem, to chyba jak na Dzikim Zachodzie ryś. Bawił, co? Bo póki nie mam perków, to nie jest takie proste, bo niby wycelujesz, ale nie trafi ci w punkt. To nie takie proste. Lodówkę pominąłem. Oj, aktorinka, ty to masz pecha, powiem ci szczerze. Ja już garnek znalazłem kolejny. Weź mnie nie denerwuj. No co ja ci poradzę? Weź mnie nie denerwuj. Ja ci jeszcze raz powtarzam. Masz szansę przeżyć. To jeszcze safe. Znaczy to nie jest jeszcze taka turbo głodówka. Powiem ci tak, no... Ja tam się bardzo dobrze trzymam. Ja mam i picie, i jedzenie, i wszystko. Ja wiem, że ty masz wszystko. Tylko nie mam broni i to jest właśnie problem. Kurwa, próbuję sobie podporzyć tymi wytrychami, ale nie idzie. Czuję się to wszystko jak głupie. No kurde, przestań się psuć. Boże ty dziadu, ile mi zostało tych wytrychów? A, już nie mam chyba. Nie, jeszcze mam. Uff, udało się. A, dobra, ale... już nie potrzebuję. Rurowy karabin maszynowy, 5 poziom i szczęśliwy szabrownik, tom 4. Znajdujesz więcej ołowiu, to mnie akurat nie cieszy. No i gitara się ma, palec pięta, brak klienta, no. Cieszy mnie to. No, mnie też cieszy. Co, myślisz, że ci teraz oddam za friko? No, nie. Masz ty poczucie humoru, aktorinka? No i świetnie. Tyk. Jesteśmy Rambo teraz. Rambo, który wali w Bambo. Wszystko przeczytane, dobra. Wszystko jest git. Blokujemy sobie tutaj przejście. Czyli budynek przeszukany. Ja szukam... Garnka? Nie garnka, gniazd. Bo garnka to ty mi powiesz, no ja mam 3. Nie, jeszcze nie. Byłeś w hotelu, czy nie? Nie byłem nigdzie, byłem tylko w tym domku naprzeciwko. Nie zwiedziłem go jeszcze. Znaczy, chyba zwiedziłem go całego. Tym takim zielonym pseudo? Tak. Ja idę w stronę motelu i szukam już teoretycznie jakiejś miejscówki na nocleg, bo muszę zrzucić przedmioty. Ja sobie robię strzały, żeby coś oczyścić i... Oj, mówisz przypadkowo, nie mówisz o piórkach? Potrzeba ci piórek? Chcesz piórka? Ja mam dużo piórek. Mam trochę.
I widzę kolejnego chickena. Boże, ile ja będę jedzenia. Ty mi nic o jedzeniu nie mów. Kamienna łopata, poziom trzeci. Tylko poluję na chickena. On jest dosyć takim chickenem bardzo ruchliwym. Kurde. Kaboom, madafaka. Chodź tu chicken. Jedzonko się zawsze przyda. Nie bolało, nie gadaj. Nie oszukuj. Brakuło ino raz. I te bandaże zwykle nie są potrzebne. Teraz skrapuję. Takie wolno chodzę. Dramat. Tutaj samochód przed motorem w razie czego. Ja sobie tutaj zrzucam przedmioty, które mi są najmniej potrzebne. Typu jakieś tam elementy broni. Więc nie ruszaj mi w razie czego tego. Jedzenia tam nie znajdziesz i tak spokojnie. Liczę na szczęście. O, dwa. Może jakiś garnek, bo jajko już mam. Jedno jajko? Dwa. Ale to ci nie starczy. Tam chyba... A nie, dobra, starczy. Ale jeszcze musisz mieć perka, żeby ugotować. Masz perka? Hektor? Czy masz perka? Jakiego perka? Ja mam, ja mam 4 kurwa HP. Weź mnie, nie denerwuj. Chodź tu, chodź. W tym samochodzie jest jedzenie. Znaczy nawet nie chodzi o jedzenie, a nawet HP nie mam. No to chodź, apteczka też jest. Dobra, będę biegł, bo... Pragnienie, picie, znaczy pragnienie, jedzenie. Zawsze możesz napić się Fanty, tam pragnienie nie ma szans. O kurwa, trochę ich tu jest. Pomocy chcesz? No, chyba się przyda. Plecy masz. Plecy mam? No, popraw. Okej. Zabiję. Liczę na ciebie, aktor. O. Tak jest, kurwa, właśnie liczyć na aktora. No ja tym nie trafię. Kurwa, połamały mnie. Nie wiem, to rewolwery. Amunicja psów w dupę. Bo zaufałem aktorowi. Nie powinieneś kurwa dostać teraz ani grama jedzenia. Tym rewolwerkiem to ja nic nie trafię. Widzowie widzieli. Trafiłem tamtą babę 2 razy i widziałeś ile jej to zadało. W którym samochodzie coś. Tutaj jest. Muszę wziąć tkaninę, bo przecież kurwa jestem połamany. Dobra, wezmę apteczkę i wezmę łososia czy oba. Weź sobie oba. Spróbuję jakieś miejscówki, żeby trochę pogotować. Ale jajka mi za to dajesz. Okej, okay, czekaj. Masz, wyrzuciłem. Tutaj na ziemi leżał. Dobrze. Dobra. A masz jakąś amunicję 762? 762 nie mam, mam tylko dziewiątki. Masz. Na razie bardziej przydaje. Pamiętam, 75 sztuk. Aż tyle? No dałem ci tyle. No. Znaczy i tak będę musiał, jak chcę sobie rewolwerem popykać, to muszę sobie znaleźć, porobić perk na rewolwerowca, bo bez tego jest kiepsko. Znów jedzenie znalazłem. To dużo jedzenia. Kurry. Zepsułem coś. Paczka z... O, potrawka z żula. Potrawka żula, przepraszam. Nie z żula. Z żula. Żula, potrawka żula. Wodnik po ucznictwie dla leśników. Tom 7. Wiem, czy już go nie miałem.
Będziesz jeszcze głodny, to mów, mam jeszcze żarcie. Nie wiem, szczerze, karabiny czy może pistolet nowo. Na razie karabiny to ty mi daj. W sensie amunicję jak masz. 762. Się bardziej przyda. Dobra, chwilowo ja się zajmę pistoletami. Potem będziemy robić, wiesz, już co trzeba, że tak powiem. Znaczy no, ja wyjdę młot, pięść i rewolwer. Ty jesteś tutaj w tym motelu? Ty się tłuczysz? Czy ja kurwa. Słyszę psa? Kurwa, zablokowały mnie, ja pierdolę. No i chuj, ja... to i tyle jedzenia poszło właśnie psu w... To dosłownie psu. Ale ja się nie mogłem, kurwa, ruszyć. Nie mam pytań. Dobra, przynajmniej mi się... A, trochę chyba straciłem. Straciłem padaki. Sępa znalazłem. W sensie chciał mnie zaatakować z seruch. Ja chyba trochę, nie wiem, czy to do ciebie idzie, czy to... Ja jestem na dachu, mogą mnie w dupę pocałować. A, burek. Dlatego wlazłem od razu na dach. Ja muszę jakoś wziąć swój loot odzyskać. No dalej jesteś. Powiem ci tylko tyle, że burek tam jest ewidentnie wściekły na ciebie. Bardzo wściekły, coś ty mu kurwa zrobił. Aktor, co coś burkowi zrobił? Ja nie mogę przejść. A nawet widzę burka. Burek, bo zaraz się pogniewamy i się skończy babci sranie. O kurwa, co tu nie wkoć mi? Okej, możemy się nie lubić, ale bez wchodzenia. Burek, nie skacz! Kurwa, nie skacz, Burek. Ten burek jest porąbany, on skacze jak posraniec. Dobra, burka nie ma. Dori, możesz sobie wziąć przedmioty swoje. Ci tylko powiem tyle, że żeś wszystkie zombiaki chyba z okolicy poinformował, że my tu jesteśmy. Halo, możecie wbijać, śmiało, imprezka otwarta. Wszystkie z tych domków. No. Tu tam enda jedna. Nie ruszaj tym łbem tak. No właśnie. Widziałem, nie ruszaj, to nie ruszaj. Bo jeszcze kwiatka przypadkowo wziąłem. No ale burka teraz skuruje. O Jezu, łeb mu rozwaliłem. Przepraszam, burek. Burek, ja nie chciałem. Ja tak, to mi nie jest potrzebne, ej. Kurwa, powiedzcie mi, że tu jeszcze będzie zombie, to się wścieknę. Macie szczęście. Stolik nocny. Gogle narciarskie, zwinność plus jeden, nie potrzeba mi to. Odzyskałeś przedmioty? A właśnie, mi się przypomniało coś, nie? Tutaj nie wiem, od czego to tam było, ale jest jakieś zarażenie. Jest infekcja, tak, ale da się ją wyleczyć. No wiem. Pewnie.
Zaczę antybiotyki brać i teoretycznie da się wyleczyć. Teraz ja jestem głodny. Oczywiście aktor musiał całe żarcie zmarnować, bo musiał umrzeć. Prawda, panie aktor? Oczywiście, moja robota została wykonana poprawnie. Typowy aktor w grze survivalowej. Jak było w Zomboidzie, tak jest tutaj. Wszystko tylko, żeby utrudniać mi grę, no. Ale co to by była za gra bez takiego... Bez takiej lamy, faktycznie. Na pewno bardziej szczęśliwa. I łatwiejsza. No, wyzwania muszą być, no. No są, definitywnie. Żonobijka. Chcesz żonobijkę? Nie, nie potrzebuję. Na pewno? Ja liczę, Kamia, Kamia myślę, że będzie niezadowolona, ale... Ona sam faktem, że aktualnie siedzę i gram, to ona już nie jest zadowolona. Uczuję ci. A ty mówisz, że ona jest niezadowolona będzie ubraniem w tej grze. W sensie mam to na myśli, że no bijkę, nie? No mówię. Ona sam faktem, że ja gram, już jest ma... Dobra, jakie siedzenie się znalazło? To nie chcę nic mówić, ale ja jestem teraz głodny. Widzisz? Czekaj, przypomnij mi kurwa, kto przed chwilą umarł? O, garnek. Garnuch? Garnuch, ten garnuch? Nasz towarzysz drogi. Nasz garnuch? Ten, co dokończył mojego gifa na Discordzie. Na czacie. Kurwa, jak to zobaczę. A. Dobra, w ten sposób. Macie szczęście obydwoje. Przepraszam bardzo, ja nie powiedziałem żadnego N-worda. Za to go zacząłeś. Ale nie skończyłem. Nie byłeś w tym samochodzie? Łopata żelazna była. No to nie wiem. Chodziło mi o Niemcy, ale dobra. Wiem, jemu też. Mhm. Tylko mi chodziło... Byłeś tu, aktor, kurde. Tylko mi chodziło o Niemcy po polsku. A on powiedział... Aktor, dobra, już, skończ. Nagrywamy odcinek. Ja wiem, co ty chciałeś powiedzieć, wystarczy. Ja ci już za bardzo znam. Połączył jeden kraj w dwóch językach. Po prostu napisał Niemcy po angielsku. Był tu aktor, nie było tu aktora. Czyli jest szansa na znalezienie... Nie, był tu aktor. No nie wiem, niektóre były ruszone, a niektóre nie były ruszone. Nie wiem, aktor, co ty robisz tutaj, ale okej. Kuchenka mikrofonowa była ruszona na przykład. Ja wiem jedno. Idę w coś pod wytrzymałość. To znaczy? Tolerancja na ból. I co, myślisz, że ci to pomoże? Nie całkowicie, ale... Odpowiedź brzmi nie, nie pomoże. Jak to? Normalnie. Jak to? Miło. Normalnie, el aktorro, normalnie. Szafka na leki wzięta, ale oczywiście kibel niesprawdzony. Ach, ten lutik aktora. Po prostu aktor mistrz lutowania. Już masz tytuł na X odcinek. No, na pewno. Nerwy. Mamy chyba zaczęty piąty odcinek. Nerwy, agresja i wszystko w jednym. Ej, powiedz mi, czy ja naprawdę jestem tu agresywny? No właśnie. Ja się powstrzymam od komentarza w tej sprawie. Na lolu to jestem agresywny, ale na pewno nie tu, wierz mi.
Wolę tam wbić na Discorda, wtedy często widać te nerwy. Tutaj to ja jestem grzeczny. Sterydy. Jeszcze. Tak już biorę. Choroba mi tak rozpieprzyła, że to szok. Może pójdę na stację. Na stację. A wylutowałeś tam cały dół już, czy nie? Dół, tak. Tylko te młoty są strasznie takie energie ma szarne. No, to akurat fakt. Jak tak nie daj Boże nie zabijesz, to już masz przejebane. Coś się tutaj tłucze, tylko nie wiem co. Dobra, aktor, trzeba znaleźć sobie mniej więcej już jakieś schronienie na nocek. Schronienie na nocek, co ja powiedziałem, kurwa. I schronienie na noc. O, Panie Boże. Piral! Co? Piral do mnie wyskoczył, jak mi zajebał. Dobrze, no hita zsiadł. Jebany był w tej zielonej przyczepie. Ale do mnie wyskoczył, gnój. Ja może w stalowe rurki pójdę. Ty będziesz walił stalową rurką? W sensie one mniej żrą, a są jak młoty. No jak chcesz, no. Muszę przedmioty odstawić, bo jest lipa, a nie mogę sprintować jeszcze przez pół godziny. Niecałe 6 godzin jeszcze do nocy. Dobra, użyj. Jedzonko się przyda. O kurwa, nie. Trawkę żule sobie zostawimy. No i chyba trup. Znów? Znów. O yes. Tak. Łop. Ja nie wiem. Uspokój się z tymi zgonami. Ja nie wiem, co ja robię. Dramat, powiem ci szczerze, dramat. Tak źle, to ci już dawno nie szło. Podoba mi się ten ogrodzony ceglany domek. Czy ty tam byłeś, czy nie? Ceglany, nie wiem. Nie zachodziłem tam, ale możesz tu na chwilę przyjść, czy jesteś daleko gdzieś? No 70 metrów jestem od ciebie, ja nie mogę sprintować. Widzę cię. Pomóc ci? No. Biegnę, ale... W sensie niby je pięścią powala. Już idę, uciekaj w moją stronę. Uciekaj w moją stronę. Do tyłu, do tyłu, do tyłu, do tyłu, do tyłu. Dobra. Jeszcze się zjebałem z tej górki, przeleciałem przez... Nie wiem, może po prostu z czasem gry jakoś mi się ten poprawi. No ja jeszcze mam 0 deadu, po dziwo. Może się to niedługo zmienić, ale... Znaczy ja to tutaj, jak sam widać, problemy mam. A i pragnę ci powiedzieć, że w następnym dniu mamy Blood Moona. To tak tylko by the way. Jak planujemy go przeżyć? Ja myślę, żeby to przeżyć w tym domku, co jestem ja teraz tu. W domie, do którego próbuję się włamać. Jeżeli jest ceglany, to w teorii...
Uj, ile zombiaków też jest sporo. No właśnie do tego, że ostatnio mi tak nie szło, nie? No. Ostatnio to był inny poziom trudności. No ja wiem, wiem. Teraz muszę się do tego dostosować. Kurde, no jak ty tymi łapami walisz? No nie. Nie, 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 nie. Ja podziękuję. Najgorsze jest to, że tu jest motocyklista, który jest tak paskudny pod tym względem. Dobra, padł. No już od dupy strony to jeszcze tu mnie próbowały zrobić dziady jedne, no. A my? Też musiałem żony kaloryfer? Niepotrzebny ci? A do czego mi będzie? No nie wiem, no. Ogrzejesz swoje zmarznięte serduszko po tych śmierciach. To siekierka poziom czwarty. Jak modyfikujemy gnoja? Najgorsze jest to, że nie wiem, co jak tutaj iść szczerze, bo co chwilę zmieniam zdanie, nie? Ja na razie idę w staminę, aktor. Żrozny kilo w poziom czwarty. I rower kierownica. Ja nie wiem, czy ty to słyszałeś. Co? Ale obok mnie wybuchł samochód. Nie, na szczęście chyba nie słyszałem. Znaczy coś tak mi pyknęło, ale nie wiedziałem, co to było. I chyba cieszę się, że tego nie słyszałem. No dobrze. Teraz bym strał po gaciach z pewnością. Bo zwiedzałem sobie pewne fajne tereny. No i? I akurat... Opowiedz mi tą historię, jestem ciekawy. I no tak niestety, no... Ty jebałeś samochód? Nie, zombiak uderzał, aż w końcu rozwalił. A, no to standard. Chcesz skórzane owijki bokserskie? Owijki bokserskie, który no. Poziom? Trzeci? Trzeci możesz wziąć. Osobiście lepiej będzie kasket, bo niby testowałem te skórzane, co nie? Mhm. Ale one są jak już, to tak serio opcjonalnie. Bo one nie biją jakoś dużo na tym pierwszym poziomie. Nazwę grill, aktor. Przeżył to gdy? To było śmieszne. Przeczytałbym ci nazwę tej jednej z... Ja ci jak to tylko pragnę przypomnieć, że jesteśmy na wizji. Ja ci, ale ja właśnie nie chcę tego powiedzieć. Ja ci mówię, że wolałbyś tego nie przeczytać na odcinku, jak się nazywa większość tej skrzyni. No nie wiem, ty teraz to mnie zaintrygowałeś. Bo zawiera w sobie literę N. Czarno? Nie. Nie wiem, czy. N. No nie wiem. Jak może się nazywać skrzynia na N? Kolanowy gaz. Nie kojarzysz? Nie. Ni. Aktor, pamiętaj, że ja tego potem cenzurować nie będę. Napisz na czacie, jak możesz. Ale w sensie tym tutaj, czy... Nie, na Discordzie. Nie, no ty skupiałeś? Na Discordzie? No. Ten będzie mi... No to co ty kurwa w grze będziesz mi pisał? No porąbały cię? Dobra, masz Bóg na Discordzie. Cię a, Jezus. Kurwa, aktor, naprawdę. N-gas. No to nie jest straszne. Gorzej jak ktoś zamiast myślnika przeczyta i... wtedy już tak, inna... tak, to wtedy tak. No to było wejście. Magiczna liczba desek. Czyli 9? Oczywiście, Kamia uwielbia.